Autyzm jest zaburzeniem neurorozwojowym i pierwsze objawy pojawiają się u dzieci między pierwszym a drugim rokiem życia. Oczywiście są też rodzice, którzy widzą, że dziecko rozwija się inaczej niż rówieśnicy w pierwszym roku życia. Musimy rozróżnić autyzm wrodzony od autyzmu regresywnego. W autyzmie wrodzonym niewątpliwie genetyka tutaj odgrywa dużą rolę. Rzeczywiście dzieci rozwijają się już od urodzenia inaczej. Natomiast najczęściej zdarza się tak, że dziecko idzie do przedszkola czy do żłobka i to właściwie pedagodzy czy opiekunowie zwracają rodzicom uwagę na to, że coś jest nie tak i dziecko powinno być diagnozowane. Im wcześniej jest diagnoza, tym oczywiście lepiej. Najczęstsze objawy autyzmu to oczywiście są problemy z komunikacją. To jest unikanie kontaktu wzrokowego, dziecko nie patrzy w oczy, trudno mu utrzymać wzrok, kontakt wzrokowy z opiekunem. Brak jest gaworzenia w okresie niemowlęcym, czyli dziecko nie wydaje żadnych dźwięków do pierwszego roku życia. Oczywiście jest to związane z opóźnioną mową. Nie reaguje na swoje imię, nie pokazuje palcem. Ma trudności w utrzymaniu konwersacji, często powtarza różne zwroty, to nazywa się echolalią. Ma również problemy w nawiązywaniu kontaktów społecznych, po prostu nie bawi się z dziećmi. Bardzo często są tak zwane fiksacje, czy to będą fiksacje przedmiotowe na samochody, pociągi, czy chociażby jakieś liczbowe, kolorystyczne. Poza tym stereotypie ruchowe, czyli machanie rączkami, machanie paluszkami, ruchy ciałem, jakieś kręcenie się w kółko, kręcenie głową. No i oczywiście nadaktywność. Tutaj pamiętajmy, że autyści mają cechy osób z ADHD, natomiast również osoby z ADHD mają pewne cechy autystyczne. Dzisiaj stosujemy klasyfikację ICD-10, która już niedługo przestanie obowiązywać, wejdzie ICD-11, ona obowiązuje w Europie. To jest klasyfikacja chorób psychicznych i tam mówimy o spektrum autyzmu. W jednej klasyfikacji mamy zarówno osoby dobrze funkcjonujące, takie jak osoby z zespołem Aspergera, czy autyści wysoko funkcjonujący, a z drugiej strony spektrum będą osoby, które mają bardzo silne opóźnienie intelektualne, bardzo silne cechy autystyczne i najczęściej nie mówią. Kiedy dochodzi do uszkodzenia mózgów u dzieci ze spektrum autyzmu, tak naprawdę nie wiadomo, czy to jest w okresie płodowym, czy to jest u noworodka, czy niemowlaka. W tej chwili oczywiście bardzo dużo prac jest robionych, jest robiona duża metaanaliza, żeby podsumować dane, ale tak naprawdę tego nie wiemy. Oczywiście wiadomo, że jest to z kilku obszarów, mianowicie jest to na pewno genetyka i tutaj głównie chodzi o polimorfizmy pojedynczych nukleotydów. Jest to epigenetyka i głównie tutaj zaburzenia metylacji, które dużą rolę odgrywają w pierwszych, powiedzmy, 3 tygodniach ciąży. To są elementy środowiskowe, głównie toksyny, ale również dieta, nikotyna, alkohol, czy stres i nawet promieniowanie UV. To będzie oczywiście jelito, czyli mikrobiota. I tutaj będziemy mówili o przesiąkliwym jelicie, o SIBO, o poziomie LPS, no w ogóle procesach zapalnych, jakie to wywołuje. Z ostatnich prac najbardziej się wyłania problem zaburzeń metylacji i transsulfuracji. Jest bardzo duża nadzieja związana z poziomem glutationu i glutationu zredukowanego i utlenionego, poziomu same do sache, w ogóle poziomu metioniny i duże nadzieje są związane z tym, że będzie można przed pierwszym rokiem życia po badaniu chociażby samego poziomu glutationu określić, czy dziecko jest w grupie ryzyka i powinno iść zupełnie inną ścieżką obserwacyjną. Tutaj jeszcze oczywiście jest bardzo dużo pracy dotyczących toksycznego działania aluminium i rtęci. Także tych prac jest bardzo dużo. Natomiast ja chciałam skupić się tutaj nad pracą polskich naukowców pod egidą profesora Rybakowskiego z Krajowego Towarzystwa Autyzmu, którzy określili czynniki ryzyka urodzenia dziecka z zaburzeniami spektrum autyzmu i podzielili to na cztery okresy. Przed poczęciem, podczas ciąży, w okresie okołoporodowym i w okresie noworodkowym. Dla mnie właściwie najważniejsze jest to, co się dzieje przed poczęciem dziecka. I tutaj na pewno wiek rodziców odgrywa rolę, ale również ciąże mnogie, autysta w rodzinie, kolejność urodzin, czy chociażby krótki odstęp pomiędzy ciążami.
Bardzo dużą rolę przywiązuje się też autoimmunologii w czasie u matki i tutaj głównie zwróciłabym uwagę na Hashimoto. Okazuje się, że osoby matki z Hashimoto mają 4-krotnie większą szansę urodzenia dzieci, które rozwiną spektrum autyzmu. To jest oczywiście otyłość i cukrzyca, to jest naciśnienie u matki, ale również jest to dysbioza jelitowa u matki, o której będziemy mówić za chwilę. Podczas ciąży jest to głównie niedotlenienie związane z krwawieniami. To są problemy hormonalne, czyli nadmiar androgenów. Stany zapalne, takie jak otyłość i cukrzyca, zresztą tak samo jak to było przed ciążą. Teratogenne leki, jak na przykład talinobit i stres, czyli dopamina i kortyzol. W okresie okołoporodowym będzie to niedotlenienie płodu, niedojrzałość w czasie porodu, hipotrofia wewnątrzmaciczna, urodzenie w lecie. I to jest bardzo, bardzo ciekawe, dlatego że jest takie duże badanie na pustyni Gobi, gdzie dzieci się rodzą pod koniec lata, które były poczęte w czasie chińskiego Nowego Roku, gdzie, jak się Państwo domyślacie, na pustyni Gobi nie ma w ogóle żadnych zielonych roślin, a zielone rośliny są źródłem kwasu foliowego, czyli to urodzenie w lecie świadczy o tym, że mamy niedosyt żywieniowego kwasu foliowego. Oczywiście tutaj w okresie okołoporodowym to również będzie konflikt RH i ABO. Natomiast w okresie noworodkowym musimy zwracać uwagę na wiotkość mięśniową, hiporeaktywność, ale i hyperreaktywność. To będzie również żółtaczka trwająca ponad 7 dni, co związane jest z zaburzeniami transsulfuracji. To jest niedosłuch lub ślepota. Praktycznie biorąc, wszystkie dzieci, które są obserwowane w kierunku spektrum, powinny mieć badania słuchu. To jest depresja u matki, która też jest związana z zbiezą jelitową, będziemy o tym mówić, i słaby odruch ssania. Dysfunkcje przewodu pokarmowego u dzieci ze spektrum występują znacznie częściej niż u dzieci neurotypowych. W zależności od tego, który ośrodek to bada, to jest od 9 do 70% dzieci ma problemy. Te problemy polegają na tym, że mają ból trzewny, zaparcia, wzdęcia, chroniczne biegunki, refluks żołądkowo-jelitowy, ale nie tylko. Ze względu na to, że na działanie osi mózgowo-jelitowej będzie to również zwiększona drażliwość, napady złości, agresywne zachowania, samookaleczenia czy inne objawy behawioralne. Jak Państwo wiecie, oś mózgowo-jelitowa, ostatnio bardzo, bardzo często dyskutowana, ona się nawzajem reguluje, tylko pamiętajmy o tym, że sygnały, głównie sygnały zapalne, jakie idą z jelita do mózgu, są 4-krotnie silniejsze niż to, co mózg przesyła do naszych jelit. Także trzeba o tym pamiętać, no i dbać o swoje jelita. Teraz patologia przewodu pokarmowego u dzieci ze spektrum jest często niediagnozowana z wielu powodów. Z powodu choroby podstawowej, ponieważ rodzice raczej starają się zdiagnozować, czy jest to spektrum, czy nie. To również jest związane z zaburzeniami mowy, ponieważ dziecko nie potrafi powiedzieć, że ma jakieś bóle brzucha. To oczywiście można zauważyć przez fakt, że dziecko się lubi tarzać na brzuszku, lubi się ocierać o sprzęty, czy lubi, jak mama mu masuje brzuch. Natomiast sam oczywiście nie powie. No i oczywiście ze zmienionej percepcji bólu ze względu na opiaty. Jest to związane z tym, że dziecko po prostu nie czuje bólu. Receptory opiatowe są również w jelicie. Teraz co wpływa na prawidłową florę jelitową noworodka i jak możemy się ustrzec od tego, żeby ta flora była zaburzona? No przede wszystkim chodzi tutaj o rodzaj porodu. A jeżeli o rodzaj porodu, to również chodzi o poród naturalny versus cesarskie cięcie. Ostatnio dowiedziałam się, że niestety Polska króluje w krajach europejskich, jeżeli chodzi o cesarskie cięcia. I wtedy dziecko zasiedla swoje jelito oczywiście bakteriami, które są na skórze lekarzy i pielęgniarek, jak również tymi szpitalnymi. Nie jest prawidłowa kolonizacja jelita. Natomiast oczywiście tutaj, jeżeli mówimy o porodzie naturalnym, to wracam do tego, że bardzo ważne jest, w jakim stanie miała mama florę jelitową. I to jest właśnie ten czynnik przed zajściem w ciąży, że powinniśmy unormować swoją florę jelitową i swoje jelito przed porodem, prawda? Czy przed zajściem w ciąży. Dalej, jest to karmienie piersią. No i oczywiście reżim higieniczny. To są takie 4 elementy, o które powinniśmy zadbać. O reżimie higienicznym będę mówiła za chwilę.
Jeżeli porównamy florę jelitową matki i dziecka, no, do mnie nie trafiają zdrowi ludzie, to muszę powiedzieć, że jest to praktycznie jeden do jednego. Te zmiany są bardzo, bardzo podobne. Oczywiście, jeżeli matka rodziła naturalnie. Według pani dr Nataszy Campbell-McBride, która jest twórczynią diety GAPS, 100% matek dzieci z problemami psychiatrycznymi i neurologicznymi ma dysbiozę jelitową. Co to warunkuje? Warunkuje to po prostu stymulację układu odpornościowego, chroniczne stany zapalne i to jest już bardzo dobrze w literaturze udokumentowane, że tak zwane maternal immune activation, czyli aktywacja układu immunologicznego matki w czasie ciąży, jest powodem bardzo wielu schorzeń immunologicznych. I teraz skąd mama, która, czy kobieta, która chce zajść w ciążę, ma wiedzieć, że ma dysbiozę jelitową? I tutaj chcę, żebyście Państwo zapamiętali, że objawem dysbiozy jelitowej nie tylko są problemy gastryczne, ale tak dysbiozy jelitowej oczywiście przeciągliwego jelita, ale również objawy z wielu innych obszarów, tak jak bóle głowy, migreny, spadki energii, spadki nastroju, spadki koncentracji, czy chociażby nadaktywność. No również są to problemy ze snem. Bardzo charakterystyczne są problemy z nosogardzielą, czyli trudności w oddychaniu, trudności z oddychaniem przez nos, oddychamy przez usta, jama ustna jest rano wyschnięta. To są również obrzęki, czy objawy skórne typu wysypki, pokrzypki i oczywiście problemy z utrzymaniem wagi. Jeżeli takie objawy są u kobiety, która się spodziewa, znaczy chce zajść w ciąży, powinna się zastanowić nad badaniem Geber Compact co najmniej, żeby stwierdzić, że ma rzeczywiście dysbiozę jelitową. Stany zapalne, które powoduje dysbioza jelitowa, wpływają nie tylko na nasz układ immunologiczny, do czego zaraz wrócę, ale wpływają również na szlak rozkładu tryptofanu. Tryptofan to jest taki aminokwas bardzo ważny, bo z niego produkujemy serotoninę, jesteśmy szczęśliwi i potem melatoninę i prawidłowo zasypiamy. Natomiast jeżeli mamy chroniczne stany zapalne albo jakieś infekcje, jesteśmy pod wpływem silnego stresu bądź to też dotyczy szczepionek, wtedy dochodzi do aktywacji drugiego szlaku rozkładu tryptofanu, który jest zależny od enzymu IDO. I wtedy dochodzi do produkcji neurotoksyny, która się nazywa kwas chinolinowy, która wpływa na receptory NMDA i receptory glutaminianowe i aktywuje te receptory i to jest obecnie uważane za jeden z bardzo poważnych problemów u dzieci autystycznych, czyli po prostu zaburzona równowaga GABA-glutaminian. Tutaj jeszcze musimy dodać, że jeżeli jest nadaktywna szlak kinureinowi, czyli ta produkcja tego kwasu chinolinowego, to wtedy mamy niedobory serotoniny, które też są stwierdzane u dzieci ze spektrum. Pamiętajmy również o tym, że serotonina jest produkowana głównie w jelitach. Około 70-80% produkcji serotoniny jest w jelitach i ona warunkuje, oprócz poczucia szczęścia, warunkuje jeszcze jak nasze jelito funkcjonuje. Czyli jeżeli mamy niską serotoninę, mamy bóle brzucha i no, jesteśmy mało szczęśliwi. To tak konkludując. Teraz wracamy do tej maternal immune activation. Jak możemy się zorientować, że w ogóle matka w czasie ciąży ma problemy z aktywacją układu immunologicznego? No, przede wszystkim są to infekcje wirusowe. I tutaj mam na myśli takie wirusy jak wirusy herpes, wirusy Epsteina-Barre, wirusy cytomegalii. Jest to dosyć duży problem. Ja miałam nawet kiedyś pacjentkę, która w czasie ciąży miała sześciokrotnie aktywacji herpesa na pół twarzy. To była bardzo kiepska odporność immunologiczna. Dalej, nietolerancje pokarmowe, czy nadrażliwości właściwie pokarmowe, IgG zależne. Choroby autoimmunizacyjne, tutaj głównie chodzi o Hashimoto, ale nie tylko, bo RZS również. I metale ciężkie, z którymi się matki stykają, to głównie będzie ołów i rtęć. Rtęć szczególnie powoduje zaburzenia układu odpornościowego. To będą również amalgamaty, to będą farby produkowane przed 1980 rokiem, czyli te stare zasoby. To będą również szczepionki przeciwko grypie na przykład. Teraz immunopatogeneza spektrum polega na tym, że w czasie aktywacji układu immunologicznego wydziela się bardzo dużo różnych cytokin. Głównie chodzi tutaj o interleukinę 6, która przechodzi przez łożysko i powoduje aktywację układu immunologicznego płodu w kierunku oczywiście autoimmunologicznym. Dochodzi do zmiany ekspresji genów, zaburzeń immunologicznych i zaburzeń neurologicznych u płodu.
ASD już w tej chwili jest klasyfikowana jako choroba autoimmunologiczna i badane są różnego rodzaju przeciwciała przeciwmózgowe typu przeciwmielinie, białkom neuronów, przeciwko receptorom dla NMDA, z tym, że te przeciwciała są akurat stymulujące, przeciwko neuroendotelium, białkom glejowym itd., itd. Natomiast jeżeli chodzi o cytokiny, jakie są podwyższone w tym autoimmunologicznym autyzmie, to głównie chodzi o interleukinę 6 i 17. Pamiętajmy o tym, że małe dziecko ma na ogół niezrównoważony układ odpornościowy, a szczególnie te dzieci, które rodzą się z matek z tą aktywacją układu odpornościowego. Dotyczy to głównie niedoboru witaminy D i omega-3. To są pierwsze dwa suplementy, które powinniśmy wyrównać. Oczywiście można zbadać poziom witaminy D3 i suplementować zgodnie z poziomem M, a nie zgodnie z RDA. Jeżeli chodzi o omega-3, to też można zbadać, ale tutaj już prościej jest po prostu zacząć suplementować. Omega-3 jest, jeżeli chodzi o leczenie dysbiozy i leczenie neurostanów zapalnych, jest po prostu numer jeden. Uważam, że wszyscy rodzice, którzy widzą jakieś niepokojące symptomy u swojego dziecka, powinni zadbać o kilka czynników. Przede wszystkim to będzie, tutaj wspomnę o teorii higienicznej, bo nadmierna sterylizacja wszystkiego niedobrze robi i okazuje się, że dzieci, które mają pasożyty, które mają kontakt z bakteriami, które mają starsze rodzeństwo, chodzą do żłobka, mieszkają na wsi, tarzają się w błocie, że tak powiem, mają zdrowszy układ odpornościowy, także, no i oczywiście florę jelitową również. Ja polecam taką książkę Jedz brudniej i czuj się lepiej doktora Johna Axe, który bardzo ładnie to opisuje, jak nadmierna higiena praktycznie biorąc nam szkodzi. Okazuje się, że dzieci ze spektrum mają zaburzoną florę jelitową. Jest to głównie przerost bakteroidetes. Kiedyś to leczono wankomycyną, natomiast u nas w Instytucie Mikroekologii my stosujemy terapię mikrobiologiczną, która jest oparta na symbioflorach, prosymbioflor, symbioflor pierwszy i drugi, która dobrze się sprawdza, jeżeli chodzi o leczenie jelita i ogranicza dużo symptomów autystycznych. Natomiast jeszcze dodatkowo jest możliwe zastosowanie tak zwanej autoszczepionki, która jak gdyby cementuje całą tą terapię. Co powinno zaniepokoić rodziców i kiedy w ogóle powinni się zainteresować tym, czy są jakieś problemy z dysbiozą jelitową u dziecka? I tutaj musimy rozróżnić dziecko do pierwszego roku życia. To będą głównie biegunki, zaparcia, to będą śmierdzące stolce, nieświeży zapach z ust, to będą kolki jelitowe, to będzie alergia skórna, częste infekcje, często zapalenia ucha, a w tym pleśniawki. To są takie sygnały, które powinny powiedzieć, oho, coś się dzieje z jelitem i powinnam szukać pomocy. Natomiast co powinno zaniepokoić rodziców dzieci, powiedzmy, przedszkolnych, starszych? No to będą głównie głupawki, które są objawem kandydy. No to jest autoagresja, agresja, ślinienie się, kładzenie się na brzuchu, chodzenie na palcach, co jest z kolei objawem szczawianowym, nadaktywność, wyobcowanie, wybiórcza dieta. I ja tutaj do tej właśnie wybiórczej diety chciałam przejść, dlatego że my nie jemy tego, czego nie możemy strawić. Jeżeli mamy słabą florę jelitową, to też ograniczamy ilość pokarmu w naszej diecie, jemy tylko to, na co mamy w cudzysłowie bakterie. Dieta dzieci ze spektrum jest o 30% uboższa niż dzieci zdrowych. Z moich obserwacji to czasami jest dużo, dużo więcej. To są dzieci, które jedzą 6, 5, 4 różne pokarmy, głównie gluten, kazeinę. Natomiast średnia populacyjna jest około 60. Możecie Państwo sobie obliczyć. Jeżeli jecie powyżej 60 różnych pokarmów w ciągu tygodnia, to znaczy, że macie zróżnicowaną dietę i macie zróżnicowaną florę jelitową, która chroni przed dysbiozą. Takie plemiona długowieczne z tak zwanych Blue Zone jedzą powyżej 200 różnych produktów, także mają bardzo dobrą florę jelitową i naprawdę bardzo dobre zdrowie. Wybiórcze jedzenie jest bardzo, bardzo popularne u dzieci ze spektrum. Tak jak powiedziałam, jest to związane z ubogą florą jelitową, ale również z działaniem opiatów. Tak? Opiaty
uśmierzają ból, uzależniają. I dzieci bardzo lubią jeść gluten i kazeinę, bo to są właśnie te niedotrawione do końca białka, które tworzą kazeinę czy gliadomorfinę. I po prostu one się od tego uzależniają. Wybiórcze jedzenie jest też związane z rozrostem kandida, którą też możemy zdiagnozować, z zaburzeniami metylacji, dlatego że metylacja jest potrzebna do tego, żeby odczuwać smak i teksturę. Z niedoborem enzymów to również jest związane z ubłoką florą jelitową, no i z zaburzeniami integracji sensorycznej, która tutaj też metylacja ma bardzo dużo do powiedzenia. W przypadku terapii z dziećmi autystycznymi no, trzeba wspomnieć o dietach, tak? Dlatego że diety dają bardzo, bardzo dużą poprawę w ich funkcjonowaniu. I tutaj zacząć należy oczywiście od diety eliminacyjno-rotacyjnej, czyli tej diety, która powstaje na podstawie badania ImmuPro. Oczywiście tutaj nie mówimy o glutenie, kazeinie i cukrze, bo to musi być na pewno wyeliminowane, ale o wszystkich innych nadwrażliwościach, które wychodzą. I ważne jest to, żeby rodzice zrozumieli, że po eliminacji powinni wprowadzać te produkty i że to nie powinno trwać bardzo długo. Druga dieta, która bardzo często jest stosowana, to jest dieta bez glutenu, bez kazeiny i bez soi. To jest tak zwana dieta opiatowa. Dalej jest to dieta przeciwgrzybicza, czyli to jest dieta antykandidowa, czyli bez cukru. Przypamiętać o tym, że miód również ma dużo cukru, melasa, agawa, a tym są słodzone mleka roślinne. Także tutaj trzeba naprawdę troszeczkę poczytać i podnieść swoją świadomość. Dalej, dieta bez ekscytotoksyn. Ekscytotoksyny to są głównie glutaminiany, które jak Państwo już wiecie, równowaga GABA-glutaminiany jest bardzo, bardzo zasadnicza. I te diety bez glutaminianu to są głównie bez tego sztucznego glutaminianu, ale również bez na przykład pomidorów, bez gumy guar, bez żelatyny. Również gluten, kazeina i soja są ekscytotoksynami. One mają bardzo dużo glutaminy, która się przekształca do glutaminianu. Dalej, jest bardzo dużo diet, które są takie już autorskie i to jest dieta na przykład specyficznych węglowodanów, która jest bardzo uzasadniona, jeżeli chodzi o dzieci ze spektrum. Dalej, dieta GAPS, o której już też wspomniałam, to jest dieta bulionowa, a potem się dokłada różne białka, absolutnie zero węglowodanów. Dieta ketogoniczna, która jest jeszcze bardziej restrykcyjna, w której jest jeszcze więcej tłuszczy. No i oczywiście diety ograniczające pewne produkty, a mianowicie ograniczające szczawiany, ograniczające salicylany i to jest dieta Feingolda, którą ja prowadzę. Dieta niskohistaminowa, która czasami przy diecie salicylanowej jest stosowana, jak i również dieta ograniczająca siarczany, czyli tak zwana niskotiolowa, która bardzo dobrze się sprawdza przy problemach z rtęcią, czy chociażby przy grzybicy. Jeżeli chodzi o skuteczność tych diet, to na przykład dieta bez glutenu i bez kazeiny w około 70% poprawia funkcjonowanie dzieci. Tak samo dieta specyficznych węglowodanów. To jest około 70% poprawy objawów. Natomiast na przykład dieta rotacyjna w 55%, z tym, że pamiętajcie Państwo o tym, że rzadko kiedy dziecko jest na jednej diecie. To jest bardzo rzadko, natomiast mówi się trzy razy bez, to rodzice mówią bez glutenu, kazeiny i bez cukru. Natomiast te wszystkie inne diety, o których ja tutaj mówiłam, również są kombinowane i mam takie dzieci, które są na 6 różnych dietach eliminacyjnych. To jest bardzo trudno ułożyć taki jadłospis. No i to już naprawdę wymaga wsparcia jakiegoś dietetyka. Bardzo często dobre efekty daje zastosowanie diety równolegle z terapią mikrobiologiczną, dlatego że no, jakby przyspiesza cały proces. Tak? Sama dieta oczywiście jest fajna, tylko jeżeli jeszcze zastosujemy symbioflory, to wtedy ta flora jelitowa w bardzo krótkim czasie, bo to jest od pół roku, no czasami do półtora roku, w zależności od tego, jaka flora, czy jest nietolerancja laktozy i tak dalej, czy jest SIBO, wtedy ta nieszczelność jelita bardzo szybko jest opanowana i wtedy te sygnały prozapalne nie docierają do mózgu. Zresztą ta terapia mikrobiologiczna jest nastawiona na poprawę funkcjonowania układu odpornościowego. Jeżeli zrównoważymy układ odpornościowy, to również opanujemy procesy zapalne w mózgu, ale również ograniczymy procesy autoimmunizacyjne, o których mówiłam, które niszczą struktury mózgu. Także tutaj ja nie wyobrażam sobie prowadzenia dziecka autystycznego bez diety i bez terapii mikrobiologicznej.